Hej, cześć, to ja, Radyjko, a to jest mikrofon ze słuchawek MSI GS20 wersji Immers. Ultra lekkie, dobrze tanie i z niezłym mikrofonem, czy to jest możliwe? Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie najnowsze słuchawki od MSI-a GH20. I to są też najtańsze słuchawki od MSI-a, co w zasadzie widać już po samym sposobie pakowania. Miałem okazję z nich korzystać przez ostatnich kilka tygodni i dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić moimi przemyśleniami na ich temat. Gotowi? Zaczynamy! Na samym początku słuchawki te zaskakują naprawdę bardzo przyjemną ceną. Serio, 150 zł to naprawdę mega dobry wynik. Zwłaszcza, że w tym przedziale cenowym jeszcze jest pełno, mówiąc wprost, szrotu, który trzeba odrzucić na bok, zanim cokolwiek komuś będziemy polecać. Poza słuchawkami to bardzo często jest tak, że te tańsze zestawy to nie nadają się absolutnie do niczego i albo mają beznadziejną jakość dźwięku, albo beznadziejne wykonanie, albo krótką żywotność, a po tych kilkunastu... A po tych kilkunastu dniach z nowym zestawem od MSI-a muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Konstrukcyjnie są to ultra lekkie, o masie dosłownie 245 gramów, słuchawki dla graczy. I tak, też się zdziwiłem pierwszy raz, jak czytałem ich ulotkę. Ultra lekkie, 240 gramów. No, słuchawki jak słuchawki. No, ciężko powiedzieć o słuchawkach, że nie są ultra lekkie, kiedy są w większości wykonane z plastiku z dosłownie dwoma aluminiowymi wstawkami. Konstrukcyjnie pasek na górze został wzmocniony stalą nierdzewną, co powinno rzutować na ich żywotność i wytrzymałość. Niemniej jednak... Już na sam słuch mogę powiedzieć, że regulacja jednak jest oparta na plastiku i to będzie tak jak we wszystkich w zasadzie innych słuchawkach bardzo potencjalnie narażone na wyrobienie. Jeżeli chodzi o wypełnienie nauszników, mamy tutaj do czynienia z pluszem, który z całą pewnością będzie się w przyszłości ugniatał. Niemniej jednak jest to jedno z lepszych wykończeń nauszników, które możemy znaleźć w tanich słuchawkach gamingowych. Co sprawia, że te słuchawki powinny posłużyć Wam zdecydowanie dłużej niż wiele plastikowych odpowiedników dostępnych właśnie za tak niewielką kasę. Do tego też na pierwszy rzut oka oczywiście nie można nie zauważyć mikrofonu, który w tym przypadku nie jest odłączany, a umieszczony na elastycznym ramieniu nie zawsze chce utrzymać kąt, który mu zadamy. Lubi się po prostu troszeczkę powyginać, a co za tym idzie, idealne dopasowanie go do ust też nie wchodzi w grę. Do tego dorzucamy krótki przewód w oplocie z pilotem. Pilot bardzo prosty, włącz, wyłącz mikrofon i regulacja głośności, zakończony pojedynczym wtykiem jack. Na szczęście w zestawie również przychodzi nam rozdziałka, która pozwoli Wam z pojedynczego jacka zrobić dwa osobne. Jeden dla słuchawek, drugi dla mikrofonu, więc możecie je podłączać zarówno do swojego pada, jak i do wielu laptopów, czy też komputera stacjonarnego i nie powinno być z tym żadnego problemu. Do tego mamy pluszowe, miękkie nauszniki i skóropodobny materiał w ich wykończeniu, co w połączeniu z wokół uszną konstrukcją słuchawek wpływa na naprawdę bardzo dobrą izolację dźwięków ze środowiska zewnętrznego. 40 mm przetworniki, pasmo przenoszenia to klasycznie 20 do 20 tysięcy herców, a impedancja to tylko 32 ohmy. Najnowsze słuchawki MSI-a oferują naprawdę przyjemną jakość dźwięku, o ile podłączymy je do odpowiedniego źródła. Pamiętajcie, że w przypadku słuchawek podłączanych na jacka, jakość dźwięku będzie zależała, w dużej mierze od słuchawek samych w sobie, ale w równie sporej części będzie zależała również od urządzenia nadającego ten sygnał. Więc jeżeli macie bardzo słabą kartę dźwiękową albo starego laptopa, do którego będziecie chcieli je podłączyć, to uwierzcie mi, ten dźwięk będziecie słyszeli w znacznie gorszym wydaniu niż ja miałem okazję usłyszeć go u siebie. Po założeniu słuchawki leżą na głowie bardzo, bardzo przyjemnie i tutaj rzeczywiście można odczuć, albo w zasadzie nie odczuć, ich niewielką masę. Nie uciskają w żadnym wypadku na czubek głowy ani na boki, układają się dość dobrze, a ciężar jest przyjemnie rozłożony, co sprawia, że naprawdę mogę w nich wysiedzieć kilka kolejnych godzin i nie będę miał żadnego problemu z uciskaniem. Irytujący na dłuższą metę staje się mikrofon, którego nie można za bardzo odgiąć, można go tylko troszeczkę odsunąć, a on i tak powolutku będzie wracał do swojego pierwotnego ustawienia. Co moim zdaniem jest akceptowalne, bo wciąż mówimy o tanich słuchawkach za mniej więcej 1,5 stówki, ale z drugiej strony nie zawsze korzystam z tego mikrofonu i fajnie by było się go całkiem pozbyć. A przy mikrofonie już będąc, czekał mnie tutaj naprawdę niezły szok. I jak teraz macie okazję usłyszeć, mikrofon w tych słuchawkach jest okej. Tak, wiem, pojawia się bardzo dużo szumów własnych, jeżeli będziemy chcieli podbić jego głośność, niemniej jednak zakładając, że będzie wykorzystywany głównie do komunikacji, to naprawdę daje radę.
A do tego dołóżmy to, jak one grają. A grają w połączeniu z moim zestawem komputerowym, tak, link w opisie, gdybyście chcieli sprawdzić, co tam dokładnie siedzi, grają naprawdę szokująco dobrze. Po raz kolejny odnoszę się do ich ceny oczywiście. Nie grają wybitnie. Grają świetnie, jak na słuchawki za 1,5 stówki. Cała scena jest wystarczająco szeroka, o ile możemy mówić tej o sporej rozpiętości w przypadku 20 do 20 tysięcy herców. Dźwięki nie zlewają się ze sobą i poszczególne instrumenty podczas słuchania muzyki byłem w stanie wyłapać bez żadnego problemu. Bas nie jest dominujący, co jest domeną w zasadzie, jeżeli chodzi o tanie słuchawki gamingowe, gdzie po prostu dowalmy basu, wybuchy, i ten bas musi być wszędzie. Tutaj jest bardzo stonowany i wcale nie zabiera większej części spektrum. Przyjemnie się odznacza, ale nie dominuje. I tak jak powiedziałem, naprawdę, jeżeli chodzi o uniwersalne zastosowanie tego zestawu słuchawkowego, to jestem w szoku, bo one grają nieźle. I z całą pewnością dołączą do mojej listy polecanych słuchawek za około 150 zł. Uprzedzając od razu pytania, gdybyście chcieli wymienić nauszniki na lepsze, to będziecie musieli zmienić te słuchawki. Niestety są one przyklejone tutaj do konstrukcji słuchawek, więc wymiana niestety nie wchodzi w grę. I jesteśmy skazani na tę pluszową wersję, co moim zdaniem mocno zabija potencjał tych słuchawek. Tak więc podsumowując, moi drodzy, zestaw słuchawkowy MSI Immerse GH20, czyli najnowsze słuchawki tej firmy, muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczony. Zestaw sam w sobie jest wykonany bardzo przyjemnie, z dbałością o szczegóły. Minusem z całą pewnością będzie jego mikrofon, ale to jego wykonanie, a nie jakość dźwięku. Do tego dołóżmy bardzo przyjemne strojenie i naprawdę solidne walory akustyczne. I to sprawia, że jeżeli szukacie tanich słuchawek gamingowych, myślę, że MSI Immerse GH20 powinny znaleźć się na Waszej liście produktów do rozważenia. Finalnie największym minusem tych słuchawek okazały się być nauszniki, jak i gomeczka na górze. O ile sprawiają bardzo dobre pierwsze wrażenie, zwłaszcza w porównaniu z tanimi słuchawkami gamingowymi, to niestety na dłuższą metę jestem szczerze przekonany, że ten plusz będzie się ugniatał, będzie się wyrabiał i po pół roku, roku korzystania te słuchawki będą zdecydowanie mniej wygodne niż są w dniu zakupu. Do tego przychodzi bolączka klejonych padów, które, żeby zmienić na coś lepszego, trzeba będzie porozrywać i korzystać z takiej nakładki. Coś podobnego było w sumie w Sharkunach, które ostatnio Wam pokazywałem, tylko że tam te pady można było zdjąć bez konieczności niszczenia słuchawek. Tutaj, żeby je zdjąć, trzeba by było najpierw oderwać je od kleju. Największy minus. Niemniej jednak finalnie oceniam je naprawdę na plus. Tak więc na dzisiaj ode mnie to tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych produkcjach, jakie produkty Was interesują, a ja postaram się je ogarnąć i specjalnie dla Was przetestować. Tak więc na dzisiaj się żegnamy. Do zobaczenia, na razie i cześć.